drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie z księdzem kanonikiem proboszczem, księdzem kanonikiem dziekanem, drodzy siostry i bracia, rodzice, rodzice chrzestni, świadkowie bierzmowania oraz wy, drogie dziewczęta i chłopcy, którzy macie za chwilę do tego sakramentu przystąpić. Wszyscy drodzy memu sercu, bracia i siostry. Obydwa czytania, pierwsze z Księgi Powtórzonego Prawa i drugie fragment Ewangelii świętego Łukasza, stawiają przed nami szczególne przeciwstawienie. Życie albo śmierć. Najpierw Mojżesz na pustyni Synaj, po zawarciu przymierza z Bogiem, wygłasza długą mowę do ludu izraelskiego, uświadamiając mu, co znaczy związać się z Bogiem. To związanie jest na zasadzie albo, albo. Albo powiecie się za Bogiem i będziecie wiernie Mu służyć i wtedy zostaniecie obdarzeni błogosławieństwem życia, długiego życia, albo zginiecie. I postawieni wobec tego albo, albo, Żydzi powiedzieli, będziemy Bogu służyć, będziemy Mu wierni. Wkrótce się jednak okazało, że można ustami wyznawać najwspanialsze sprawy i zobowiązywać się, a za chwilę od tego odejść. Kiedy po zawarciu przymierza Mojżesz udał się na górę Syna i tam przebywał przez 40 dni, rozmawiając twarzą w twarz z Bogiem, lud zostawiony u podnóża góry zaczął wątpić w to, że Mojżesz w ogóle wróci do nich. I odwracając się od wiary w Boga niewidzialnego, zebranego złota, ulał cielca i zaczął składać jemu pokłon i mówić, to jest właśnie ten Bóg, który nas wyprowadził z Egiptu, z domu niewoli. Zanim chcemy zdążać do ziemi obiecanej. Mojżesz, zstępując z góry, uniesiony gwałtownym gniewem, obalił tego bożka i kazał z jego fragmentów znajdujących się wrzuconych do wody tę wodę Izraelitom pić. I raz jeszcze zobowiązał ich do tego, że mają być wierni Bogu, bo inaczej zginą. Ostatecznie doszli do ziemi obiecanej, co prawda nie oni sami, ale ich synowie i córki. I początkowo byli wierni Bogu, ale wiemy z dziejów Izraela, że doszło do chwili, kiedy zaczęli odwracać się od prawdziwego Boga i zaczęli przyjmować wiarę w bożków pogańskich, uczynionych z metalu, z drewna, z kamienia. Przedziwna rzecz. Sami tworzyli własnymi rękami tych bożków, a potem padali przed nimi na twarz. Wbrew najbardziej podstawowym zasadom rozsądku. Ale taka jest prawda o człowieku.
kiedy odwróci się od Boga, gotów jest przyjmować najbardziej niedorzeczne rzeczy i padać przed wytworami rąk swoich, przed bożkami, które mają oczy, ale nie widzą, mają nogi, ale nie słyszą, mają ręce, ale niczego nie czują. Jak można padać na twarz i wierzyć, że bóstwo uczynione przez człowieka może nas ocalić? Takie są właśnie te trudne dzieje ludu izraelskiego, który postawiony wobec albo, okazało się, nie wybrał życia, bo odwrócił się do Boga, wybrał śmierć. I tak stało się najpierw z Królestwem Północnym Izraela, uprowadzonym w niewolę przez Asyryjczyków, nie został po nich żaden ślad. Roztopili się w żywiole pogańskim w 722 roku przed Chrystusem. I podobnie stało się z Królestwem Judzkim. W 586 roku z kolei oni, Izraelici żyjący w Jerozolimie i okolicach, musieli przeżyć tragedię zdobycia swojej stolicy, widok jej zburzenia, przerażenie, które ich musiało ogarnąć, kiedy widzieli, jak wspaniała świątynia wzniesiona przez króla Salomona obracała się w jedno wielkie grudzowisko, a oni sami zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej. Jednakże tam zaczęli żałować. Tam wracała refleksja dotycząca, dlaczego nas spotkało takie nieszczęście. Tam rodziła się w niewoli tęsknota do powrotu. Powrotu do wiary w Boga i powrotu do utraconej ojczyzny. I tak też się zresztą stało w 538 roku przed narodzeniem Chrystusa. Mogli wrócić do ojczystej ziemi i wznosić na nowo świątynię poświęconą jedynemu niewidzialnemu Bogu. Wybrali życie, wybrali wierność Bogu, czekając jednocześnie na przyjście Mesjasza. Przyszedł. Przyszedł do nich Boży Syn jako człowiek, Jezus, nauczyciel z Nazaretu. I nie przyjęli Go. Odrzucili. Słyszeliśmy przed chwilą te słowa, które Jezus skierował najpierw do swoich uczniów, mówiąc o losie, który go spotka w Jerozolimie. Będzie musiał wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, przez arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity. Ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I z tymi słowami o tym, co go czeka, Pan Jezus łączy los Jego uczniów. Jeżeli chcecie być moimi uczniami naprawdę, do końca, jeżeli chcecie wybrać życie razem ze mną, po to, żeby mieć gwarancję zmartwychwstania po śmierci, musicie się zdobyć na to, że czeka was zmaganie o wierność.
zmaganie z pokusami płynącymi z zewnątrz, ze świata. Zmaganie, które będzie związane także z waszymi ludzkimi słabościami. Musicie wybrać między wiernością wobec mnie, między życiem a śmiercią. Musicie być gotowi dźwigać własne swoje życiowe krzyże. Bo jeżeli będziecie gotowi je dźwigać i pójdziecie za mną, staniecie się uczestnikami także mojego zmartwychwstania. I tę prawdę głosi Kościół całemu światu już prawie 2000 lat. Prawdę o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. I głosi tę prawdę, zdając sobie sprawę, że wielu sprzeciwia się Ewangelii. Już święty Paweł w liście do Koryntian wyraził cały paradoks i niezwykłość chrześcijańskiego życia. Paradoks i niezwykłość związane z właśnie z prawdą o Chrystusie ukrzyżowanym. Pisze bowiem, ukrzyżowany Chrystus jest zgorszeniem dla Żydów. Ukrzyżowany Chrystus jest głupstwem dla świata, dla pogan. Ale dla nas, którzyśmy uwierzyli, ten ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus jest mocą i mądrością Bożą. Mocą, która przezwycięża śmierć. Mądrością, która sprawia, że dzięki wierności Ewangelii wiemy, dokąd zdążamy. Pośród znojów i zmagań codziennego dźwigania krzyża wiemy, dokąd zdążamy do życia wiecznego. To jest ta mądrość, która może być głupstwem dla świata i zgorszeniem dla innych, ale to jest mądrość, która daje nam siłę nadziei, aby żyć pięknie, szlachetnie i dobrze. Drogie dziewczęta i chłopcy, kandydaci do sakramentu bierzmowania. Przed chwilą powiedzieliście, że pragniecie ten sakrament przyjąć, by móc mężnie wyznawać chrześcijańską wiarę i według niej żyć. To znaczy, opowiedzieliście się za życiem, które daje nam ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus, zwycięzca grzechu, śmierci i szatana. I jakby potwierdzeniem tego waszego wyznania, szczególnego, jedynego, wypowiadanego właśnie podczas sakramentu bierzmowania, jakby potwierdzeniem i przypieczętowaniem tych słów są krzyże, które wiszą na waszych piersiach, drogie dziewczęta i chłopcy. Za chwilę je poświęcę. Zrozumiejcie, moi drodzy. Tu nie chodzi tylko o to, aby to była pamiątka jedynego dnia w waszym życiu, bo rzeczywiście bierzmowanie przyjmuje się tylko raz w życiu. Tu nie chodzi o pamiątkę. Tylko. Tu chodzi o szczególne zobowiązanie, które zaciągacie na sobie właśnie umocnieni sakramentem bierzmowania, by
iść za Chrystusem. Wtedy, kiedy to jest zdążanie pełne radości, pokoju i wydawałoby się bardzo łatwe. Ale także tu chodzi o zdążanie, kiedy trzeba będzie się zmagać z trudnościami osobistymi, ze słabościami własnymi, ale także z tym, jak na krzyż, na Chrystusa patrzy świat nas otaczający. Sami doskonale wiecie, że ten świat coraz bardziej chce, na własne zresztą nieszczęście, wybierając śmierć, chce się od Chrystusa odwracać. A wy w tym znaku świętym dla chrześcijaństwa opowiadacie się za życiem. Za dobrym, pięknym, szlachetnym życiem już teraz, tutaj na ziemi, po to, aby ostatecznie Chrystus mógł was postawić po swojej prawej stronie w dniu sądu i wprowadzić na szczęście wieczne do domu Ojca bogatego w miłosierdzie. Bądźcie wierni tym słowom, które żeście wypowiedzieli. Bądźcie wierni Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu. Bądźcie wierni temu, który powiedział: ja jestem życiem. Po to, abyście życie, to wspaniałe, piękne chrześcijańskie życie, głosili światu, by ostatecznie nim na całą wieczność się radować. Amen.